Czcigodne Panie, Szanowni Panowie, jest mi niezmiernie miło móc powitać Państwa na kolejnej już gali przyznania nagród imienia kardynała nominata Ignacego Jerza Anno Domini 2018. Wśród najliczniej, jak to możliwe, przybyłych gości pragnę kilku wyróżnić. Jest wśród nas wieloletni, bardzo bliski współpracownik księdza kardynała nominata, jego ekscelencja ksiądz biskup Paweł Cieślik. Ksiądz biskup Paweł Cieślik reprezentuje kapitułę nagrody. Wraz z nim są również przewodniczący regionalnych struktur Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, pan Ryszard Pilich. Dyrektor diecezjalnej Caritas, ksiądz Tomasz Roda. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ksiądz Łukasz Gąsiarowski. A także prezydent miasta, pan Piotr Jedliński wraz z małżonką. Nie mogę też nie wspomnieć o tym, że naszą galę zaszczycił swoją obecnością sekretarz generalny Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, pan Zbigniew Połoniewicz. Jeszcze raz witam wszystkich Państwa, witam wśród Państwa również laureatów poprzednich edycji nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza, wszystkich zaproszonych gości. Na początek mowa o gościach, musi być też gospodarz, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do nas na scenę pana Piotra Kobalczyka, dyrektora programowego Radia Koszalin, o zabranie głosu i powitania Państwa w imieniu gospodarza. Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie dziękuję i przede wszystkim chciałbym Państwu powiedzieć, że jesteśmy niezwykle dumni, ale też bardzo, bardzo zaszczyceni, że Polskie Radio Koszalin, stacja publiczna, może być gospodarzem tak ważnego i prestiżowego wydarzenia. Zwłaszcza, że to wydarzenie i te wartości, które wiążą się z tym wydarzeniem, kreowanie, krzewienie, promowanie postaw, ideałów, myśli chrześcijańskiej wpisuje się pięknie w misję, którą codziennie staramy się realizować na antenie Polskiego Radia Koszalin. To bardzo ważne, szczególnie w czasach, kiedy te wartości próbuje się relatywizować bądź wprost kwestionować. Jest jeszcze oczywiście jedna bardzo ważna przyczyna, dla której szczególnie jestem dumny, że możemy Państwa gościć, to to, że ta wspaniała gala odbywa się w roku 40-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, który był bardzo bliski zarówno patronowi tej nagrody, jak i koszalinianom całej ziemi koszalińskiej. Bardzo serdecznie gratuluję laureatom i życzę Państwu wspaniałej gali. Bardzo serdecznie dziękujemy. Piotr Kobalczyk, dyrektor programowy Radia Koszalin. A my w tej chwili, przed nami krótka refleksja. Jest to już kolejna edycja nagrody imienia księdza kardynała nominata Ignacego Jerza. To, że spotykamy się już po raz kolejny, można powiedzieć w sposób cykliczny, oznacza, że pamięć o księdzu kardynale kultywujemy i pielęgnujemy w swoich sercach. Natomiast każda sposobność jest dobra na to, żeby tą pamięć jeszcze odrobinę odświeżyć. Wszyscy pamiętamy gesty, pamiętamy spojrzenie, pamiętamy szczególny sposób wypowiadania się czy wyrazu księdza kardynała Ignacego Jerza, ale na pewno nie zaszkodzi jeszcze raz z bliska przyjrzeć się tej postaci, wrócić gdzieś wspomnieniami do tamtych dni.
gdy w 1972 roku Paweł VI, biskup Rzymu, wtedy Ojciec Święty, wydał encyklikę, w której wydał tę decyzję, swoją bullę papieską, ustalającą trzy nowe diecezje z tego ogromnego terenu. Było to uznanie granicy na Odrze i Nysie. I o to rządowi chodziło. Ale ponieważ równocześnie powstały tu dwie nowe diecezje obok Gorzowa, Szczecin i Koszalin, to było porozumienie między rządem i kardynałem Wyszyńskim, że na zatwierdzenie biskupa ordynariusza rząd miał prawo wyrazić swoją zgodę albo dezaprobatę. No i o to ich nie pytano, gdy idzie o Szczecin i Koszalin. Kardynał Cazaroli się bał, że to będzie zerwanie stosunków dyplomatycznych, bo nie stosujemy się do przyjętego porozumienia. Ale arcybiskup Dąbrowski mówi, im bardziej zależało na tej granicy, na Odrze i Nysie, i to przejdzie jakoś, prawda? I rzeczywiście miał rację, wprawdzie powiedzmy z nami obydwoma przez 3 miesiące wojewoda nie chciał gadać, ja go zawiadomiłem w czerwcu 28 w Krakowie. Bulla została ogłoszona publicznie. Biskup Dąbrowski mówi, jedźcie do Szczecina, ty do Koszalina i zameldujcie się na stałe i zobaczymy, co się będzie działo. No więc ja przyjechałem tutaj na plebanie u księdza Jarnickiego w tym kościele Krzyża Świętego koło dworca. On tam wtedy był proboszczem i zameldował mnie u siebie, dał mi jeden pokój i czekaliśmy. Powiadomiłem wojewodę, że Koszalin jest siedzibą diecezji, że powstała nowa diecezja, że ja jestem jej ordynariuszem i cisza, i spokój, prawda? Nikt nic nie reagował. Teraz my się kontaktujemy z Warszawą, z arcybiskupem Dąbrowskim, który był sekretarzem episkopatu i mówi, no czekamy, jak oni reagują. Po 3 miesiącach dopiero, we wrześniu, w drugiej połowie, dostałem powiadomienie telefoniczne, żeby przyjść do województwa. Pan wojewoda mnie zaprasza do siebie. No nie wiedziałem po co. Poszliśmy razem z księdzem Intuatem Jarnickim i tam wprowadził nas do tej sali dużej. Tam wszyscy urzędnicy stoją, na stole jest herbata, a nawet koniak, prawda? I mówi, że my się bardzo cieszymy, że Koszalin jest siedzibą diecezji, że mamy biskupa swojego, że tu jest katedra teraz biskupia. No więc kamień mi z serca spadł, że mnie jednak nie wywiozą tutaj. Tylko, że będę mógł jednak zacząć urzędowanie i tak się stało. I dlatego ingres właściwie odbył się dopiero w październiku. Dlatego właśnie mimo, że, znaczy wejście uroczyste do katedry z procesji z kościoła świętego Józefa, uroczyście przeszliśmy ulicami miasta jako ingres i objęcie katedry, bo to jest ten akt urzędowy objęcia diecezji. Chociaż poprzednio w zakrystii tam wobec kanoników już się przedstawiłem jako biskup tej diecezji. Ale właśnie ten okres 3 miesięcy trzeba było odczekać, a pan minister wtedy Skarżyński był ministrem, jak nas zaprosił do siebie, bo dał nam ten tekst tej takiej, tekst takiej niby przysięgi, prawda, że będziemy się trzymać prawa państwowego i tak dalej, to mówi, wprawdzie rzecz nie została załatwiona jak należy, ale do księży biskupów pretensji nie wnosimy. I w ten sposób niejako dowiedzieliśmy się, że rząd uznał faktycznie te nominacje Pawła VI za swoją też i przeszkód już potem właściwie tych urzędowych nie mieliśmy, poza tymi zwyczajnymi, które wtedy były normalne, że na wszystko trzeba było mieć pozwolenie władz, a więc na powstanie nowej parafii, na zamianowanie nowego proboszcza, na wszystko trzeba było mieć pozwolenie władz, prawda, rozbudowa, no, materiały budowlane, to wszystko tylko za pozwoleniem. Dlatego to było utrudnienie ogromne wtedy, prawda?
No, gdy zostałem biskupem pomocniczym w Gorzowie, interesowała mnie jako historyka historia tych ziemi w Koszalinie. No, Góra Chełmska była zaznaczana na najstarszych mapach jako słynne sanktuarium, do którego ludzie pielgrzymowali. Zaznaczona jest nawet na tych mapach, które prowadziły do Santiago de Compostela w średniowieczu. I jak powstała diecezja, stawialiśmy wnioski od 72 roku, by móc tu wejść na tę górę. Udało się dopiero to w 80-81 roku poprzez Solidarność. No i powstał wtedy właśnie plan odnowienia tego miejsca pielgrzymkowego. Były tu stare ślady fundamentów dawniejszej kapliczki, która została zburzona w XVI wieku. Gdy robiliśmy plany przyjazdu Ojca Świętego do Koszalina, chciałem najpierw, zaproponowałem to ojcom Paulinom z Jasnej Góry, żeby tu stworzyć taką Częstochowę północy, no ale oni nie mieli ludzi, dlatego zwróciłem się wtedy do sióstr szęszczackich, ponieważ jestem protektorem tego ruchu na skutek mojej znajomości z ojcem Kentenichem z obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym on siedział tak jak i ja, tylko on za co innego, ja za co innego. No i wtedy ta siostra prowincjalna Miriam Ściborska przyjęła tę koncepcję i w ciągu kilku miesięcy ta kapliczka tu powstała, oczywiście inna niż ta, która tu kiedyś była, bo nie mieliśmy żadnych śladów, ani obrazów, ani nawet dokumentów, jak ona wyglądała. I dlatego powstała ta związana z ich ruchem Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej. Jak się dziwnie układają losy życia ludzkiego, no to na tym przykładzie jest to bardzo wyraźne. No bo spotkaliśmy się z tym ojcem Kentenichem w Dachau. On tam przyszedł w kwietniu 1942 roku, ja w październiku. No ruch, który on reprezentował jako ruch maryjny, wydawało nam się, że nam się może przydać te jego przemyślenia, bo u nas jest ten ruch, ten pobożność maryjna bardzo szeroka. Mamy bardzo wiele pieśni, bardzo wiele kościołów, modlitw do Matki Boskiej, ale może nie wszystko jest dostatecznie pogłębione i wydawało nam się, że właśnie z nim kontakt i przeniesienie idei tego ruchu na nasz teren może nam pomóc pogłębić tę pobożność maryjną. Oczywiście, gdyby mi był w obozie ktoś powiedział, że ty będziesz biskupem w Koszalinie, to bym go posądził o jakieś niezrównoważenie umysłowe. Bo Koszalin był miastem przecież niemieckim. Ja byłem praktycznie skazany na śmierć. Kontaktowaliśmy się z tym ojcem Kentenichem, ale do głowy mi nie przyszło, że coś takiego powstanie jak to, co widzimy w tej chwili na Górze Chełmskiej, że ojcowie Paulini nie przyjmą propozycji, że te siostry ten ośrodek tu zbudują jakiś i kaplicę, no i że ja będę jednak tu biskupem i to ordynariuszem na dodatek, bo pierwsze 12 lat to byłem przecież w Gorzowie i interesowałem się Koszalinem, przyjeżdżałem tu na procesję Bożego Ciała czy z innej okazji, ale znowu ciągle nie było to jasne i wyraźne, że tu będę jako ordynariusz decydował o szczegółach tego życia, jak ta na przykład decyzja, żeby tu, na tej Górze Chełmskiej jednak te kaplice tego ruchu szęszczackiego w sam raz postawić i ściągnąć tu siostry, które się opiekują tym miejscem. Bóg zapłać za zaproszenie na Górę Chełmską. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak Ojciec Święty przyjechał w 1991 roku, dokonał poświęcenia tej kaplicy i z tej racji właściwie rozwinął się tu bardzo silny już teraz ruch pielgrzymkowy. No, wspominamy to, co tu było. Był tu taki krzyż pamiątkowy, ale on zniknął po wojnie.
na tym miejscu ustala, tam piękne takie cisy zabytkowe rosną, jest tablica upamiętniająca pobyt Ojca Świętego i Pawła II. Będzie się kształtowało dalej, no myślimy, że będzie się rozrastał ten ruch pielgrzymkowy. Oczywiście chodzi o to, żeby w niczym nie zniszczyć tego charakteru, powiedzmy, rekreacyjnego tej góry Chełmskiej. Tu w tej chwili powstały takie spory na tle ewentualnej budowy jakiejś restauracji czy czegoś, bo tu była kiedyś pod wieżą widokową. I dlatego tu pewne dyskusje powstały, ale niemniej powiedzmy, rzecz się rozwija w podwójnym, można powiedzieć, kierunku. Najpierw tu jako miejsce pielgrzymkowe, a równocześnie jako miejsce rekreacyjne dla miasta, bo to jest bardzo ważne, żeby miasto miało taką możliwość pójścia na spacer mieszkańców i rekreacji. Znajdujemy się właśnie zatem w tym powielokroć symbolicznym październiku. Raz, że ingres księdza kardynała Ignacego Jerza do katedry koszalińskiej, wybór Ojca Świętego Jana Pawła II na stolicę, również rocznica śmierci tego samego dnia kardynała Jerza, no a dziś kolejna gala przyznania nagród księdza kardynała nominata Ignacego Jerza. Zbliżamy się do tego punktu kulminacyjnego naszej gali, dlatego w tej chwili bardzo serdecznie zapraszam na scenę pana Ryszarda Pilicha, przewodniczącego regionalnych struktur Stowarzyszenia Katolickiego Civitas Christiana, i proszę go o odczytanie komunikatu kapituły o tegorocznych laureatach. Ekscelencjo, szanowni goście, drodzy laureaci, bo wszyscy Państwo już znacie, ale mam obowiązek przypomnienia i odczytania go, prezentowania. Celem nagrody Radość Płynie z Nadziei jest promowanie i inspirowanie działalności oraz twórczości krzewiącej chwały i postawy będące świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, a przez to upamiętnienie działalności księdza kardynała nominata Ignacego Jerza. Jak wszyscy Państwo wiecie, stanowi wykonana z brązu statuetka zaprojektowana i wykonana przez artystę rzeźbiarza Romualda Wiszniewskiego, na której znajduje się wizerunek kardynała nominata Ignacego Jerza. Stoją tutaj obok. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz w życiu, a przyznawana jest raz w roku. Świat jest jednak dobry. Tak. Jednak świat jest dobry. Mimo wszystko. Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej stwierdził: wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie zarówno działanie, jak i postanowienie, zdają się dążyć do jakiegoś dobra, i dlatego trafnie określono dobro jako wszelkiego dążenia. Pewnie większość z nas widzi coś innego. Pełno wokół nas zła. A jednak nawet zło jest tylko złamaniem dobra. Kardynał Jerzy, człowiek, który promieniował radość, wierząc w opatrzność Bożą, dostrzegając dobro w każdym człowieku, patrzył na świat z niezwykłym optymizmem. Dlatego jest tak dla nas ważny. Świat widziany oczami pesymisty nie ma sensu.
Jednym ze sposobów poznawania dobra jest jego praktyka, którą każdy realizuje w zależności od swoich możliwości. Czyli dobro rodzi się z czynu. Czynu konkretnych ludzi, których ta nagroda chce za to uhonorować i ukazać światu. Dzięki nim mamy prawo radować się, że nadzieja na zwycięstwo miłości do drugiego człowieka jest faktem. Kapituła nagrody kardynała nominata Ignacego Jerza w składzie kanclerz nagrody ksiądz biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszańsko-kołobrzeskiej, ksiądz dr Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszańsko-kołobrzeskiej, ksiądz dyrektor Łukasz Gąsierowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej Koszańsko-Kołobrzeskiej oraz Ryszard Pilich, sekretarz kapituły, przewodniczący zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, przyznała tegoroczne statuetki kardynała Ignacego Jerza Danucie i Bogu Miłowi Krasnopolskim ze Szczecinka za wielkie serce, pogodę ducha i zanie w pracy i mu człowiekowi. Teresie Jóźwik z Kołobrzegu za zaangażowanie w pracę z młodzieżą oraz wytrwałe 25-letnie prowadzenie poradnictwa rodzinnego. Oraz Zygmuntowi Wujkowi z Koszalina za twórczy wkład w kulturę i propagowanie jej jako nośnika najwyższych wartości sakralnych i patriotycznych. W imieniu kapituły i Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana składam nagrodzonym podziękowania za prowadzone dzieła i gratuluję wyróżnienia. Pan przewodniczący Ryszard Pilich miał tą przewagę nad nami, że widział już ze swojej pozycji laureatów. Przed nami jest to dopiero, nastąpi to dopiero teraz. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam najpierw panią Teresę Jóźwik z Kołobrzegu, laureatkę tegorocznej nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza. Proszę serdecznie panią o zajęcie miejsca. Zapraszam na scenę także księdza Leszka Karpiuka, proboszcza parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kołobrzegu i proszę go o wygłoszenie laudacji na cześć laureatki pani Teresy Jóźwik. Ekscelencjo, księże biskupie, szacowni członkowie kapituły nagrody, radość płynie z nadziei, wszyscy godni laureaci, goście zgromadzeni na pięknej uroczystości uręczenia, jak co roku, nagrody imienia kardynała Ignacego Jerza, która została ustanowiona przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Mam zaszczyt i przyjemność wygłosić wedle zwyczaju przy takiej okazji laudację, czyli mowę pochwalną. Chociaż wiem, że laureatka bardzo ciężko znosi pochwały. Postaram się więc krótko. Wśród laureatów powyższej nagrody znalazła się moja parafianka, pani Teresa Jóźwik. Osoba bardzo dobrze znana w społeczności parafii Miłosierdzia Bożego, ale nie tylko. A to przez swoją dość szeroką działalność wykraczającą niekiedy poza granice parafii. Moja znajomość i współpraca z szanowną laureatką zaczęła się od początku powołania do istnienia przez świętej pamięci księdza biskupa Czesława Domina nowej parafii w Kołobrzegu Miłosierdzia Bożego. Było to w 1993 roku, 25 lat temu. Już wtedy pani Teresa zaangażowana była
poradnictwie rodzinnym prowadziła kurs przedmałżeński dla obu parafii, dla katedralnej, jak również dla naszej tej nowej parafii. Kiedy w 1995 roku powstała tymczasowa kaplica i można było gromadzić parafię na liturgii, jako katechetka przygotowywała dzieci i młodzież do sakramentów świętych, pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii, do bierzmowania. Bywało tak, że ksiądz spowiadał w konfesjonale w sesji pierwszego czwartku, pierwszego piątku, a pani Teresa z dziećmi czy młodzieżą w tym czasie prowadziła drogę krzyżową czy też różaniec. Inscenizacje w kościele z udziałem dzieci na uroczystość Trzech Króli, zajmowała się też oprawą liturgiczną uroczystości kościelnych w Triduum Paschalnym. W szkole, w której pracowała do ubiegłego roku, prowadziła szkolne koło Caritas. Organizowała dary przedświąteczne dla ubogich rodzin na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, zbiórki na pomoc dzieciom w Afryce, Dzień Dobrych Uczynków z pozyskaniem darów dla instytucji współpracujących ze szkołą. Dom Pomocy Społecznej, Szpital Regionalny, Oddział Dziecięcy. To były też odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej z dziećmi, z drobnymi upominkami dla chorych. Z akcji przeprowadzanych przez panią Teresę można wymienić, wynotowałem, między innymi organizowanie akcji Zapałka nie ogrzeje, tornister pełen uśmiechu oraz pusta choinka. Pani Teresa od początku istnienia parafii prowadzi bardzo skrupulatnie kronikę parafialną. Myślę, że to dzisiejsze wydarzenie też znajdzie swoje miejsce. Jest współorganizatorką wielu integracyjnych parafię festynów, co było bardzo ważną i cenną akcją, zwłaszcza na początku, w pierwszych latach istnienia tej nowej parafii w Kołobrzegu. Organizuje wyjazdy do Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu na diecezjalny Dzień Dziecka. Pani Teresa pracowała 25 lat jako katechetka w szkole nr 8 w Kołobrzegu. Napisała dwa programy autorskie, które realizuje Bądź Dobry jak Chleb, realizowane w szkolnych kołach Caritas oraz Nieustannie się módlić się, realizowane w kole różańcowym. Za pracę w szkole została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej na wniosek dyrekcji szkoły w 2011 roku oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi od prezydenta Polski w 2016 roku. Choć jest emerytką od 2017 roku, to nadal pracuje w przedszkolu, współpracuje z portalem Kołobrzeg Wiary, pisząc artykuły. W parafii należy też do zespołu synodalnego. Wciąż współpracuje z Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego. Jest bardzo gorliwa, ofiarna, bardzo oddana Bogu, Kościołowi, parafii. Wciąż z nowymi pomysłami i zapałem do pracy na rzecz Kościoła i bliźniego. Laureatce pani Teresie Jóźwik gratuluję tej nagrody. Życzę wszelkiego błogosławieństwa Bożego na dalszą działalność i na dalszą współpracę. Dziękuję księdzu biskupowi, kanclerzowi nagrody oraz szacownej kapitule za docenienie wieloletniej działalności pani Teresy Jóźwik ku większej chwale Bożej i dobru człowieka. Dziękuję za uwagę. Pani Teresa Jóźwik, można powiedzieć, ja przynajmniej we własnym imieniu mogę to powiedzieć, duży wyrzut sumienia dla mnie, który często uskarża się na brak wolnego czasu. Chciałbym naprawdę umieć tak dzielić swój czas pomiędzy rodziną i wszystkie zajęcia te obowiązkowe i te przede wszystkim ponadobowiązkowe, tak jak nasza dostojna laureatka. Druga równorzędna nagroda tegoroczna trafi w ręce państwa Danuty i Bogumiła Krasnopolskich. Serdecznie zapraszam na scenę.
A wraz z dostojnymi jubilatami zapraszam księdza Zbigniewa Woźniaka, dyrektora Bursy imienia świętego Stanisława Kostki w Szczecinku i proszę go o wygłoszenie laudacji na cześć dostojnych laureatów. Szanowne zgromadzenie, według tytułów godności. Ja jeszcze nawiążę do pani Teresy, którą też znam, bo pracowałem w tej parafii i rzeczywiście mogę powiedzieć, że jest uczulona na komplementy. Ale teraz, kiedy pracuję od 5 lat w Bursie, to znalazłem jeszcze bardziej uczulonych. Państwo Krasnopolscy, małżeństwo od 43 lat, którzy pracują w Caritas i właśnie w Bursie imienia Stanisława Kostki w Szczecinku. To jest instytucja, która obchodziła 25-lecie swojego istnienia. Erygowana była przez księdza biskupa Czesława Domina jako dzieło charytatywne, pomagające chłopcom z takich niezamożnych rodzin, z małych miejscowości popegeerowskich, którzy wyruszają w świat, w Szczecinku edukują się w różnych szkołach i mieszkają w Bursie, która dla nich staje się drugim domem na kilka lat pobytu w szkole poza miejscem swojego zamieszkania. I kluczem chyba, tak mogę to określić, gdybym miał znaleźć istotę, dlaczego ta nagroda przypadła pani Danucie i panu Bogumiłowi, jest to, że to właśnie na nich w dużej mierze osadza się ta tajemnica domu, jakim jest Bursa. Od 25 lat istniejąc, pani Danuta spędziła tam prawie 23 lata, 22. Natomiast pan Bogumił 13 lat i oboje jako małżeństwo przede wszystkim promieniują tym, co sami wnoszą jako małżonkowie, jako rodzice dzieci. I bardzo często stawali się powiernikami różnych tajemnic, różnych wzlotów, zawirowań takich życiowych, bo chłopcy z bardzo różnych środowisk, z bardzo różną historią swojego życia, także wychowankowie rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych, bo taką rolę też odgrywa Bursa, będąc jakby punktem wejścia w dorosłe życie samodzielne. I można byłoby powiedzieć, że jeżeli dom ma mieć jakieś serce, to pewnie tym sercem będzie kuchnia. I patrząc na panią Danusię, mogę powiedzieć, że stawała się momentami taką matką dla tych chłopaków i bardzo często właśnie do kuchni ciągnęli po to, żeby rozmawiać o różnych rzeczach, tak jak z kimś bardzo bliskim i kto będzie potrafił wysłuchać. Natomiast pan Bogumił pełnił rolę trochę takiego ojca, który wprowadzał w arkana bardzo prostych rzeczy. Pan Bogumił przede wszystkim dzisiaj zajmuje się jeszcze nadal magazynem Caritas, centralnym magazynem Caritas, w którym zarządza tymi dobrami, które są przekazywane do parafii. Ale też pełnił sam z własnego serca i z własnego pragnienia taką funkcję konserwatora i takiego ojca gdzieś tam w tym domu, wprowadzając chłopaków w proste rzeczy, techniczne czasami, bo oni tam nie mają żadnej obsługi, uczą się życia między innymi przez to, że sami tam sprzątają, sami dbają o porządek, mają swój samorząd, a pan Bogumił stawał się kimś takim, kto męską i ojcowską ręką wprowadzał ich w to życie. I to jest jakiś jeden bardzo istotny chyba wymiar, którego nie jest w stanie pewnie nikt lepiej docenić niż ci wychowankowie, którzy do dzisiaj bardzo często utrzymują kontakt z państwem krasnopolskimi, bo to jest jakaś ważna część ich życia i przede wszystkim ta relacja z nimi. Wspomniałem, że są uczuleni na jakieś docenienie i komplementy, chociaż byli nagrodzeni nagrodą Caritas z okazji 25-lecia funkcjonowania Caritas naszej diecezji i to, co robili dla
bursy na pewno było docenione, ale gdyby się odwołać do tej dewizy, taki bon mot, który znany jest na pewno wszystkim księdza kardynała Ignacego Jerza, że w życiu trzeba robić zwykłe rzeczy, ale trzeba je zrobić w nadzwyczajny sposób. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, co robili przez te całe lata państwo kresnopolscy. Wydaje się, że praca w kuchni czy praca w magazynie nie jest czymś, co mogłoby być zauważone, docenione i pewnie mógłby nawet ktoś zupełnie jakby nie zauważyć, że takie osoby istnieją i coś robią. A jednak robiły to w taki sposób, w dużej mierze przekraczając zakres obowiązkowych zajęć czy godzin nawet tego, do czego byli zobowiązani, wiedząc, że pomagają drugiemu człowiekowi i wiedząc, że przykładają rękę do bardzo ważnego dzieła. Pan Bogumił, gdyby jeszcze jakoś szerzej opisać tę działalność, oczywiście zajmował się tymi programami, które znane są w diecezji. To był najpierw program FEAT, później teraz obecnie program PEAT, dwa programy, które były programami dotyczącymi dystrybucji żywności z Unii Europejskiej, która we współpracy obecnie z ośrodkami pomocy społecznej, z MOPS-ami, z GOPS-ami jest rozdzielana osobom potrzebującym. To on tam w sercu tego magazynu Caritas, który rozprowadza te dary, jest kimś, to organizuje to wszystko do dzisiaj. Chciałbym też jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tyle lat to jest pewna historia. Nie było żadnego dyrektora bursy i nie było dyrektora Caritas, który by tak długo funkcjonował w instytucji. Pamiętają już ileś pokoleń tych dyrektorów. Gdyby nie oni, gdyby nie to, że ja sam mogę to powiedzieć, można było zajść do kuchni i dowiedzieć się, jak w tym domu do tej pory funkcjonowały różne rzeczy, to pewnie żadna kronika ani żadne dokumenty Caritas by tego nie przekazały, a ja im mam dzisiaj okazję osobiście też podziękować i bardzo się cieszę, że to, co robili, wydaje się bardzo zwykłe rzeczy, a jednak w nadzwyczajny sposób, taki, który zapisuje się w pamięci wielu młodych ludzi i wielu współpracowników, z którymi przychodziło im pracować, którzy przewijali się przez nasz dom, a oni cały czas tam stali na posterunku i pozostawili po sobie na pewno ważny ślad, a dzisiaj ten ślad został doceniony, za co bardzo dziękuję kapitule. Mógł zapłać. Państwo, Danuta i Bogumił Krasnopolscy, bardzo dziękuję za tą refleksję, również księdzu Zbyszkowi Woźniakowi. To jest trochę tak, że czasami albo nawet bardzo często podziwiamy potężne gmachy, wielkie budynki, sklepienia, wieże i tak dalej, a w ogóle nie dbamy o to, żeby zwrócić uwagę na te gdzieś tam istotne cegły leżące przy fundamentach, bez których te wieże nie ustałyby ani minuty dłużej. Także bardzo, bardzo głębokie ukłony, pani Danuto i panie Bogumile. Trzecia równorzędna nagroda trafia w ręce osoby, której zwłaszcza koszalinianom na pewno nie trzeba bliżej przedstawiać. Niemniej jednak bardzo serdecznie zapraszam tutaj pana Zygmunta Wójka do zajęcia tego zaszczytnego miejsca i pana Marcina Sychowskiego, przewodniczącego koszalińskich struktur Stowarzyszenia Civitas Christiana. Proszę o chyba przypomnienie bardziej tego, kim dla nas, dla regionu, dla Kościoła jest Zygmunt Wójek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo księży biskupie, wysoka kapituła, czcigodni księża, czcigodne siostry, panie sekretarzu, panie prezydencie, szanowni państwo. Wielkim zaszczytem dla mnie jest wygłoszenie krótkiej laudacji o laureacie nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza, o panu profesorze Zygmuncie Wójku.
Zygmunt Wujek jest pomnikową postacią i oczywiście nie mam tu na myśli tego, że ktoś już naszemu twórcy wystawił pomnik z marmuru bądź spiżu. Pomniki z reguły wystawia się osobom zmarłym, a artysta jest jeszcze pełen sił twórczych. Na marginesie państwu powiem, że kiedy Zygmunt Wujek w jednym z wywiadów powiedział, że chciałby, żeby taki pomnik wystawił mu jego najbardziej złośliwy adwersarz. Co to oznacza, być może powie państwu później. Pan Zygmunt Wujek jest postacią pomnikową, gdyż jego wartościowa twórczość jest świadectwem dziejów Kościoła, Polski, naszych małych ojczyzn do Pomorzu Środkowym. Zastanawiałem się, jak określić osobę pana Zbigniewa Wujka jednym, dwoma słowami. I przyszło mi na myśl, że jest on strażnikiem historii. Historia w pracy twórczej naszego artysty odgrywa dużą rolę. Projektując dzieła, pan Wujek sięga do pamięci poszczególnych ludzi, wydobywa z nich ważne wspomnienia i nadaje im określoną formę materialną. Zygmunt Wujek to nie tylko rzeźbiarz, ale także medalier, rysownik, malarz, akcjonista oraz wykładowca Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Trudno byłoby zliczyć prace, które na przestrzeni lat wykonał. Twórca ponad 200 pomników i monumentalnych płaskorzeźb na Pomorzu i nie tylko, autor blisko 300 medali i medalionów. Te wszystkie dzieła artystyczne naszego strażnika historii pełnią rolę posterunków, strażnic czy redut naszej wspólnotowej tożsamości narodowej i chrześcijańskiej na Pomorzu Środkowym. Dla naszego artysty podtrzymanie chrześcijańskiego i narodowego charakteru wspólnoty to zadanie życia, które dostał od Boga i z tej misji wywiązuje się znakomicie. Pan Zygmunt Wujek ma szczęście. Jego dzieła są obecne w przestrzeni publicznej, kiedy idziemy do pracy, szkoły, na Górę Chełmską, na niedzielną mszę świętą, widzimy pomniki, płaskorzeźby autorstwa naszego laureata. I to ono w sposób często nawet nieświadomy umacniają nasze poczucie bycia katolikiem i Polakiem. Nie każdy artysta ma taki przywilej. Ale jeszcze większe szczęście mamy my, odbiorcy jego twórczości, bo dzięki jego dziełom jesteśmy bliżej Boga, bliżej istoty polskości. Szanowny panie Zygmuncie, kilka lat temu odbyła się w Koszalinie wystawa pana twórczości pod hasłem Dokąd idziesz? To, dokąd pójdziemy i czy nasza droga doprowadzi nas do Jezusa, to się okaże. Za to, dzięki pana dziełom artystycznym, które pełnią rolę drogowskazów duchowych, nasza trasa do Boga będzie znacznie łatwiejsza. Życzę panu dużo zdrowia, szczęść Boże. Laudacja bardzo treściwa, ale pan Marcin Sychowski stał przed bardzo trudnym zadaniem, bo ile by nie mówić o panu profesorze Wujku, zawsze będzie za mało, ale udało się wychwycić jednego, jak powiedział wcześniej ksiądz Zbyszek, bon mota. Zygmunt Wujek, postać pomnikowa. Rzeczywiście to powinno nam zapaść w pamięć. A więc w tej chwili znajdujemy się u szczytu i u źródła naszej dzisiejszej gali, dlatego z największą przyjemnością proszę na scenę przedstawicieli kapituły i proszę, których proszę o wręczenie nagród imienia kardynała nominata Ignacego Jerza Anno Domini 2018. Zapraszam na scenę Jego Ekscelencję księdza biskupa Pawła Cieślika, przewodniczącego Regionalnych Struktur Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana pana Ryszarda Pilicha, dyrektora diecezjalnej stacji Caritas księdza Tomasza Rodę oraz dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej księdza Łukasza Gąsiorowskiego. W kolejności alfabetycznej, chronologicznej, pierwsza statuetka trafia do pani Teresy Jóźwik z Kołobrzegu. Swoją w pełni zasłużoną nagrodę. W tej chwili swoją w pełni zasłużoną nagrodę odbiorą również państwo Danuta i Bogumił Krasnopolscy.
No i nagrodzono nie tylko nagrodą imienia kardynała Ignacego Jerzy, ale także możliwością okazania swojej pokory jako ostatni z nagradzanych dzisiaj Zygmunt Wujek. Zanim poproszę może laureatów o zabranie głosu, poproszę jeszcze kapitułę, aby pozostała chwilę na scenie, dlatego że widzę, że fotoreporterzy uwijają się jak w ukropie. Ułatwmy im trochę sprawę. A ten szmer aparatów możemy przeciąć fanfarami jak najbardziej. Albo oklaskami. Serdecznie dziękuję i za fanfary, i za oklaski. Przede wszystkim dziękuję za to, co dostojni laureaci robią, robili i robić będą, miejmy nadzieję. Pani Tereso, kolejnych 25 lat zasług pani życzymy. Co prawda nagrodę Ignacego Jerzy'a i kardynała nominata Ignacego Jerzy'a można zdobyć tylko raz. Natomiast na pewno nie zabraknie pani motywacji, aby dalej pracować. Prosimy o zabranie głosu. Tylko muszę sobie wziąć okulary, dobrze? Postawić, tak, dobrze, też tak uważam. Zaczęłam na rozdaniu Oscarów. Proszę bardzo. Ja sobie przygotowałam też, proszę Państwa, takie właśnie tam podziękowanie, takie ogólne, bo to jest wyjątkowa chwila, wyjątkowy czas w moim życiu, naprawdę. Ja tak czasem sobie myślę, by Boże, chyba czas umierać, skoro już wszystko się osiąga po kolei. Dobrze, witam wszystkich Państwa, szczególnie tutaj dostojników Kościoła. Nigdy nie pomyślałam sobie, że będę musiała mówić o sobie publicznie. Przepraszam za moją nieudolność. Moje życie z Chrystusem rozpoczęło się od Chrztu Świętego i trwa nieprzerwanie do dziś. Ten sakrament przyjęłam w Kościele Mariackim w Szczecinku, bo tu się urodziłam i wychowałam. W tym kościele przyjęłam wszystkie sakramenty, z radością uczestniczyłam w życiu religijnym w ciągu roku liturgicznego. Spotkałam na swojej drodze wzrastania w Chrystusie pięknych miłością Boga i człowieka kapłanów, a był to świętej pamięci ksiądz Marian Leśniewski, który wysłał mnie na pierwszą oazę do Krościenka, gdzie poznałam osobiście sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Świętej pamięci ksiądz Jan Lis, prawdziwy ojciec duchowny, wiele temu kapłanowi zawdzięczam. Ksiądz Jan Giriatowicz, który po śmierci księdza Jana Wójdy na jego prośbę podarował mi jako sobie godnej w parafii ten krzyżyk, który noszę już 45 lat ze mną, jest zawsze. Zniszczony bardzo. Ksiądz Wójda powiedział, żeby podarować komuś, kto będzie jakieś przedłużenie. No nie wiem, ja nieudolnie może to robię, ale staram się mieć go zawsze przy sobie, w każdej sytuacji. Jest on ze mną wszędzie. Później była nauka zdobywania zawodu w Szczecinie, w Ocławku. Jestem chemikiem jeszcze z wykształcenia. To piękne lata życia z Chrystusem na oazach, ciągła pomoc ubogim, cudowni kapłani, dzięki nim formacja duchowa, wzrastanie dla nieba. Wyszłam za mąż za oficera Wojska Polskiego. Wyjechałam do Kołobrzegu i tu rozpoczął się nowy etap w życiu. Pan Bóg tu też o nas pamiętał i mieliśmy wspaniałego ojca duchownego, kapłana, świętej pamięci księdza Józefa Słomskiego, któremu bardzo, ale to bardzo wiele zawdzięczam. Choć odszedł do domu ojca, to pozostanie na zawsze w naszych sercach. Tego roku pojechaliśmy do niego na grób. Mamy dwoje dzieci, troje wnucząt. Już wkrótce będziemy obchodzili jubileusz 40-lecia pożycia małżeńskiego. W 1992 roku rozpoczęłam pracę jako katecheta. Skończyłam studia teologiczne. To jest moja pasja, moje życie, moje powołanie. Tu się odnalazłam. Od początku w szkole zajęłam się działalnością charytatywną, bo dookoła była potrzebna pomoc. Robiłam przeróżne zbiórki, kiermasze, festyny, aby wciąż pomagać ubogim. Od 2005 roku nasze koło przyjęło nazwę
nazwę Szkolne Koło Caritas, a wcześniej to była zwykła sekcja wychowawcza. Działaliśmy na różnych frontach, samotni, chorzy, niepełnosprawni, biedni, odrzuceni, ale także ciągle z dziećmi prowadziliśmy formację duchową, rekolekcje, wyjazdy integracyjne. Dokonaliśmy adopcji na odległość Shadraka Muriuki z Kenii. Już 4 lata sponsorujemy jego naukę. Zbieraliśmy pieniądze w różnych akcjach na budowę przedszkola w Kolwezji, Republika Konga. Było to w ramach konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji. W tym konkursie zajęliśmy 3. miejsce w kraju w działalności charytatywnej, takiego zwykłego szkolnego koła. Podejmowaliśmy wiele działań, które przynosiły dzieciom i ich rodzicom wiele pożytku. Budowaliśmy wraz z dziećmi ze Szkolnego Koła Caritas poprzez różne akcje hospicjum w Darłowie. Przekazaliśmy 7800 zł na tą budowę. Przez 24 lata prowadziłam szkolny poczet sztandarowy, który uczestniczył w przeróżnych uroczystościach. To setki przepracowanych społecznie w szkole godzin, które dawały wiele radości, ale i Bożego błogosławieństwa, które nieustannie czuliśmy. Wieczorem na spotkanie czekali narzeczeni. Po ukończeniu studium życia rodzinnego 1992-93 rozpoczęłam pracę w poradnictwie rodzinnym przy katedrze i ta praca trwa do dziś. To już 25 lat bezinteresownej, bo nie biorę pieniędzy nigdy za tą pracę, bezinteresownej pracy dla ludzi młodych, przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Poradnictwo prowadzę w 2 parafiach, katedra i moja parafia, do której należę, Miłosierdzia Bożego. Ponadto mam spotkania na kursie przedmałżeńskim. Tu dziękuję bardzo mężowi za łaskę cierpliwości, gdy żona wychodzi wieczorami. Od początku istnienia mojej parafii prowadzę kronikę parafialną. Od lat pomagam księdzu proboszczowi Leszkowi Karpiukowi w przygotowaniu dzieci do pierwszej komunii świętej, uroczystości kościelnych. Przeprowadzam różne akcje, ale nie wszystko w moim życiu było takie piękne. 21 lat temu zachorowałam na raka. Wiele wycierpiałam, ale to wszystko ofiarowałam Panu Bogu. Żyję na kredyt u Pana Boga, dlatego chcę darowane lata wynagrodzić pracą bezinteresowną dla Kościoła. Przepraszam, kocham Boga w Trójcy Jedynego, Maryję, moją matkę, Kościół, który też tworzę. Dziękuję Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary, miłości, kochanego męża, za jego zrozumienie i pomoc, moim dzieciom i wnukom za ich wsparcie i radość, wszystkim siostrom zakonnym, szczególnie klaryskom ze Słupska, za modlitwę w mojej intencji, kapłanom, szczególnie księdzu proboszczowi, których spotkałam w swoim życiu, za ich wiarę, szlachetne serce, przybliżanie nam Chrystusa poprzez Ewangelię, mojej rodzinie, moim przyjaciołom, krewnym, znajomym, dzieciom katechizowanym, za wszystko serdecznie Bóg zapłać. Państwu, którzy przyznaliście mi tę nagrodę, z całego serca dziękuję i zapewniam, że nadal będę służyć Kościołowi, bo dobro to nie wiedza, lecz czyn, którym być zawsze do dyspozycji innych, nigdy nie szukać siebie samego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie przy okazji, dziękujemy za zdradzenie znakomitej recepty na długie, udane pożycie małżeńskie. Wystarczy ukończyć najpierw chemię, a później teologię i wtedy wiemy już, jak tą chemię wykorzystać jeden do drugiego. Państwo Danuta i Bogumił Krasnopolscy. Nie wiem, które z małżonków będzie reprezentowało. Panie Bogumile, ja w takim razie staram się zatańczyć przed Panem, ale obiecuję, że zrobiłem to po raz ostatni. Prosimy Pana Bogumiła o zabranie głosu. Ach, tu coś trzeba tak wyglądać. Słabym mówcą jestem, ale tu mam ściągę i coś powiem. Cośkolwiek chociaż. Czy te oczy. Wasza Ekscelencjo, Szanowna Kapituło, drodzy goście. Nagroda imienia księdza kardynała nominata Ignacego Jerza jest dla nas niezwykle cenna. Serdecznie dziękujemy za tak wspaniałe wyróżnienie. Cieszymy się, że nasza praca została tak wysoko oceniona. Dobro bliźniego jest dla nas na pierwszym miejscu. I dlatego mamy otwarte serce dla dobra potrzebujących. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania tej nagrody.
Bóg zapłać. Szczęść Boże, naprawdę. Nie jestem mówcą takim. Ale w czym innym jestem lepszy może. Dziękujemy za tą praktyczną lekcję. To znaczy mało mówić, dużo robić. Państwo Danuta i Bogumił Krasnopolscy. I przed nami pan Zygmunt Wujek, ostatni z tegorocznych nagrodzonych. Szanowni zebrani i dostojnicy, i przyjaciele, i współprzyjaciele w naszej wspólnocie polskiej w Koszalinie. Nie wiem, czy będę mógł złożyć pocałunek pod tym niezwykłym człowiekiem, oddając mu hołd. Pozwolę sobie na takie refleksje. Mianowicie, jak się przekroczy tak zwaną pieczęć życia, bo różnie to bywa u różnych ludzi, to musimy sobie zrobić pewien rachunek, ile zawdzięczamy opatrzności Bożej. I praktycznie od urodzenia aż po grób zawsze jesteśmy komuś wdzięczni i nie sami sobie zapracowaliśmy na to, że mamy jakieś sukcesy. Jest to też kwestia odniesień do wspólnoty. Właśnie kardynał Ignacy Jerzy wysłał nas na Kongres Kultury Polskiej, na spotkanie naukowców i artystów do Świętego Krzyża w Warszawie. Siedzą tutaj też państwo Twojdzińscy, nie ma Ewy Kowalskiej, ale to jest też ważne wydarzenie, gdzie tworzyła się formacja, zupełnie nowa formacja Nowej Polski. I gdyby tak zliczyć te wszystkie nasze dobroczyństwa i tą wspólnotę naszą tutaj koszalińską, to przypada mi też przypomnieć z reportaży starych z 1946 roku w Koszalinie, że świeciły się tylko dwie lampy elektryczne. Jedna przy dworcu i jedna przy teraz ulicy Stawiśnickiego. A reszta to dookoła morze ruin, niepewność. To wszystko razem, jak sobie policzymy właśnie w tym niezwykłym, dziejowym wydarzeniu, tej rocznicy niepodległości, to wdzięczność nasza wspólnotowa musi być znacznie większa niż jest w tej chwili. I dlatego też zwracam się do wszystkich, aby starali się to udowodnić i przekazać następnym pokoleniom. Dziękuję bardzo. Za nami wszystkie zagadki, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, związane z dzisiejszą galą, zostały już rozstrzygnięte. W tej chwili bardzo serdecznie dziękuję, gratulując jeszcze raz wszystkim laureatom. Proszę państwa o zajęcie miejsca. A do nas na scenę zapraszam pana prezydenta Piotra Jedlińskiego. Pan prezydent, właściwie pan prezydent jeszcze też, nie, może rzeczywiście, najlepiej. Jest to taka krótka chwila, że państwo pozostaną. Szanowni państwo, ja przyłączę się tylko do podziękowań i wielkiej wdzięczności, bo być dobrym człowiekiem, czynić dobro, to wcale nie jest proste. Bo to ani nie jest medialne, o czym może powiedzieć pan dyrektor Radia Koszalin, bo jak to w mediach powiedzieć o dobroci? Łatwiej powiedzieć o tym, co złego się stało, co się wydarzyło bardzo dziwnego, ale jak trudno mówić o tym, że ktoś po prostu czyni dobro. I to nie sobie, a czyni innemu człowiekowi. I za to państwu serdecznie chciałem podziękować. Za to, że jesteście i żyjecie dla innych ludzi. Za to, że im pomagacie. Za to, że nie oczekujecie na co dzień wdzięczności, a
to, co wam sprawia wielką radość, to to, że tym ludziom, którym pomogliście, po prostu się powiodło, że wyszli na prostą ścieżkę, że dali sobie sami radę w życiu, że są samodzielni i mam nadzieję, że pomagają dalej. Przenoszą to, co państwo ich nauczyli, to te dobre wzory przenoszą dalej w świat i dalej tą naukę szerzą. To wielkie dzieło i to wielka zasługa księdza kardynała, to wielka zasługa kapituły za to, że przedstawia nam takich ludzi. Że ci ludzie nie są anonimowi od wielu, wielu lat. Ci ludzie, którzy tworzą tu w naszym regionie wiele dobrego. Tworzą piękne dzieła, tworzą te dzieła od podstaw i za to też serdecznie dziękuję i życzę państwu powodzenia, radości, błogosławieństwa Bożego i tego, abyście dalej kontynuowali to, co robicie. Mimo, że emerytura się zbliża, mimo, że wydaje się, że siły nie te, ale ja mam nadzieję, że człowiek, który jest pozytywnie nastawiony do świata, który ten świat kocha, działa dla tego świata dalej. Życzę powodzenia, wszystkiego najlepszego i moje serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi. No jeżeli nasi laureaci potrafili tyle dokonać wówczas, kiedy byli aktywni zawodowo, to aż strach pomyśleć, panie prezydencie, na tej emeryturze, co tu się będzie działo. Kiedy będą mieli tego czasu trochę więcej. O zabranie głosu proszę teraz sekretarza generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, pana Zbigniewa Połoniewicza. Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodni członkowie kapituły nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza, czcigodni laureaci nagrody, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Na początku w imieniu przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, pana Tomasza Nakielskiego, dostojnym laureatom składam najserdeczniejsze gratulacje. Laur ten to niewątpliwie powód do dumy i satysfakcji, że oto państwa wieloletnia praca i społeczne zaangażowanie zostało dostrzeżone i nagrodzone. Jesteście państwo prawdziwymi przewodnikami i autorytetami dla ludzi, wśród których i na rzecz których przyszło państwu pracować i oddawać wszystkie swoje siły i osobisty potencjał. Szczególnie dla młodzieży, która potrzebuje autentycznych postaw opartych na chrześcijańskich wartościach, na twórczym wkładzie w rozwój narodowej kultury jako nośnika najwyższych wartości. Ważnym elementem państwa zaangażowania jest praca na rzecz rodziny i jej trwałości. W roku szczególnym dla Polaków, w roku wielkiego jubileuszu, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, warte przypomnienia są słowa prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, który mi zwracał uwagę na nierozerwalny związek narodu i rodziny, na związek biologiczny, to bowiem dzięki rodzinom, w których na świat przychodzą dzieci, naród może trwać i rozwijać się, ale i na rodzinę jako pierwszą szkołę patriotyzmu. Na służbie rodziny musi być cały dorobek narodu, jego język, dzieje, obyczaje i tradycje. Niezwykle ważne dla Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana jest promowanie autorytetów. Stowarzyszenie chce promować autorytety na przekór obecnym czasom i środowiskom, które promują antyautorytety. Promujemy autorytety rzeczywiste w wymiarze kultury, nauki, pracy społecznej i innych. Są to osoby i instytucje, które wpisują się w aksjologię chrześcijańską. Czcigodni laureaci, nimi jesteście. Dajecie świadectwo życia przepełnionego radosnym dawaniem siebie, poświęceniem dla drugiego człowieka. Już dziś zachęcam państwa do współpracy, abyśmy we wspólnocie celów mogli stawić czoło współczesnym wyzwaniom, nazwę je formacyjnym i uczyć szczególnie młodych ludzi samodzielnego i twórczego myślenia, życia zgodnie z sumieniem, zasadami i wyobraźnią w życiu duchowym.
życie we wspólnocie i dla wspólnot. Łatwiej nam będzie odkrywać powołania ludzi, wśród których żyjemy i pracujemy, charyzmatyczność indywidualną i organizacyjną. To zadanie dla naszego stowarzyszenia, ale i Państwa, także autorytetów. Kończąc, składam wyrazy wdzięczności i podziękowania czcigodnej kapitule nagrody za dokonanie trafnego wyboru. Laureatom życzę dalszego zaangażowania całym sercem za dotychczasową pracę i posługę potrzebującym, odważnego spoglądania w górę i nie obawiania się wyzwań. Państwa świadectwo życia niech będzie inspiracją dla młodych ludzi, aby twórczo i ofiarnie wykorzystywali swoją młodość i otrzymane od Boga talenty. Dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie panu sekretarzowi i proszę o zabranie głosu księdza biskupa Pawła Cieślika. Człowieka, który tak naprawdę można powiedzieć jest o tyle wyjątkowy, że on tak naprawdę zna i szczecinecką Bursę, i kołobrzeską parafię Miłosierdzia Bożego, i życie i działalność, i twórczość Zygmunta Wujka, ale przede wszystkim też chyba najlepiej z nas wszystkich zna i pamięta księdza kardynała nominata Ignacego Jerza. Prosimy, księże biskupie, o głos. Szczęść Boże, drodzy uczestnicy tej uroczystości przepięknej. Przeżywamy dzień wręczenia nagrody imienia księdza kardynała Ignacego Jerza tegorocznym laureatom. Mamy zaszczyt spotkać się z ludźmi pięknego życia, twórcami wielkiego dobra w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości w Polsce i w roku 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Podziwiamy wiele waszych wspaniałych, dobrych dzieł i dobre czyny. Wyrażamy pragnienie naśladowania jego właśnie dobrych czynów księdza kardynała Jerza. Bohater dzisiejszej uroczystości, ksiądz kardynał Ignacy Jerz, miał w roku odzyskania wolności przez Polskę 4 lata. Urodził się w przededniu wybuchu I wojny światowej 31 lipca 1914 roku, a nazajutrz wybuchła straszna wojna. Z humorem i jak zwykle żartownie opowiadał nam wszystkim, że jego urodziny nie były powodem tak wielkiego nieszczęścia. Potem mu przyszło przeżyć 20-lecie międzywojenne. Wpaczony w swego patrona, świętego Ignacego, realizował swoje powołanie, przygotowywał się do kapłaństwa i doszedł do celu. Stawał się być człowiekiem działania i czynu. Żył w duchu swego imienia. Ignacy to tyle, co ogień. Już jako młody kapłan przyszło mu przeżywać lata ciemności w obozie koncentracyjnym w Dachau, lata nienawiści i pogardy. Po krótkim czasie wolności, właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, umiał przetrwać straszne lata obozu i stał się światłem w ciemnościach i ogniem. Był człowiekiem dyscypliny i wielkiej ascezy. Wiele od siebie wymagał, czynił dobro. Był światłem
które oświeca i ogrzewa, pozwolił Bogu kształtować swoje życie. Stał się pięknym narzędziem zdolnym przejąć miłość Bożą. Dzięki temu potrafił wiele zdziałać, wykorzystać czas swego życia. Stał się twórcą diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ten właśnie przyjaciel świętego Jana Pawła II. Dzisiaj szczególnie w tym roku 40-lecia wyboru właśnie to wspominamy. Biskup Jerzy wszedł do historii XX wieku i całej naszej ojczyzny jako niezwykły świadek, budowniczy mostów i człowiek pojednania. W naszym przedzieraniu się ku Bogu potrzebujemy takich dobrych przewodników, ludzi, którzy obdarzeni przez Boga talentem nie zakopali go, lecz mądrze wykorzystali ku pożytkowi innych. Takim przewodnikiem był nasz pierwszy biskup koszalińsko-kołobrzeski. Papież Benedykt XVI powiedział, że w naszych czasach najbardziej przekonującym argumentem przemawiającym za istnieniem Boga są święci ludzie i sztuka sakralna. Piękne życie, dzieła i sztuka sakralna tegorocznych laureatów są zdolne otwierać przed nami nowe okna i nowe horyzonty. Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów, pisze psalmista, używając zresztą języka wysokiej sztuki. Służba drugiemu człowiekowi, wychowawca, artysta, rzeźbiarz staje się pontifeksem, budowniczym mostów. Mostów pomiędzy zmysłami a duszą, pomiędzy umysłem a duchem, pomiędzy ziemią i niebem. Staje się one także mostami między ludźmi. Określenia pontifex w języku angielskim, w wariancie angielskim językowym, man bridge, lubi używać ksiądz profesor Michał Heller, wybitny filozof przyrody i teolog. Odnoszą się one do niego samego, który naukowo zgłębiając tajemnice nieba astronomicznego, przerzuca mosty ku niebu teologicznemu. Danuta i Bogumił Krasnojarscy ze Szczecinka, Teresa Jóźwik z Kołobrzegu oraz Zygmunt Wujek z Koszalina w swoich dziełach w sposób świeży i nietuzinkowy mówią o doświadczeniu wiary we współczesnym świecie, docierając do ludzi nieraz dalekich od Boga i od Kościoła, którzy nie słuchają na co dzień pobożnych kazań. Budują mosty między współczesnym, zagubionym światem a Bogiem. Wypowiadamy dziś słowa wdzięczności ludziom modlitwy, działania i wielkich inicjatyw, tym, którzy dobro kardynała Jerzego
podjęli i nim się dzielą. Danucie i Bogu miłowi krasnopolskim za wielkie serce i pogodę ducha i za tę pomoc bursie naszej szkolnej. Teresie Jóźwik za zaangażowanie w pracy z młodzieżą oraz wytrwałe prowadzenie poradnictwa rodzinnego. Słuchałem z bijącym sercem ten właśnie to przypomnienie pani Teresy. Zygmuntowi Wujkowi za twórczy wkład w kulturę i propagowanie jej jako nośnika najwyższych wartości sakralnych i patriotycznych. Dziękujemy za wspaniały wernisaż w domu Civitas Christiana i najlepsze życzenia składamy na 80-lecie urodzin i 55-lecie twórczości. Panie Zygmuncie, właśnie z serca dziękujemy. Niech twórczość tegorocznych laureatów budowniczych mostów pomaga nam odkrywać niepojętne piękno ukryte w codzienności, piękno ukryte w ludzkich twarzach. Niech pozwoli nam odkrywać piękno i niewyczerpaną tajemnicę makrokosmosu, w którym jesteśmy zanurzeni, i mikrokosmosu, który jest w nas. I niech prowadzi nas wszystkich przez życie per artem ad Deum do Boga. Życzymy jeszcze wielu lat życia, obfitej twórczości i błogosławieństwa Bożego drogim laureatom. A słowa szczególnego podziękowania kierujemy pod adresem wykonawców koncertu małżonkom Gabrieli i Wojciechowi Gąsiorom, tworzącym świetny zespół GG Duo poprzez muzykę i świetny duet Szerzycie Państwo wielką radość, dając dzisiejszemu człowiekowi nadzieję. Dziękujemy na końcu kapitule nagrody księdza kardynała Jerza biskupowi Edwardowi, kanclerzowi nagrody, Ryszardowi Pilichowi, sekretarzowi kapituły, księdzu Tomaszowi Rodzie, dyrektorowi Caritas i księdzu Łukaszowi Gąsiorowskiemu, dyrektorowi naszego wydziału duszpasterskiego. Bóg zapłać, szczęść Boże. Mili Państwo, te chwile wspomnień, wzruszeń, dobrych przykładów. To nie wszystkie pozycje z menu, które organizatorzy zaplanowali na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Ja ze swojej strony dziękuję za te pierwsze i drugie danie, natomiast bardzo serdecznie, tym serdeczniej zapraszam Państwa na deser. Chwilowo będzie przerwa kawowa. Chwila na wymianę zdań, wspomnień, spojrzeń, ale już za około 20 minut, umówmy się, wszyscy w niezmienionym składzie spotykamy się na tej sali i konsumujemy deser. Tutaj ksiądz biskup raczył już mnie odrobinę wyręczyć. GG Duo z tej sceny dla Państwa za 20 minut.